Magazyn sportów nieolimpijskich, Maciej Żyłka, witam i zapraszam. Gościem w studiu dzisiaj jest Tomasz Knap. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezes Polskiego Związku Jiu-Jitsu. Dyscyplina sportu nieolimpijska, ale odnosząca duże sukcesy w Europie i na świecie. No tak, obecnie jesteśmy najlepsi. I na świecie, i w Europie. I zawsze mieliśmy dobrych i bokserów, i kickbokserów, i w innych dyscyplinach tak samo dość mocno dominowaliśmy. Dlaczego jiu-jitsu? No, jakiś czas temu przyszło do Polski jiu-jitsu. Polacy pokochali ten styl walki i no, mamy teraz mocnych zawodników, na prawdziwe gwiazdy. No, jeździmy po świecie i wygrywamy. Jaka jest specyfika jiu-jitsu na tle innych sztuk walki? No, jiu-jitsu jest trudną sztuką walki, ponieważ mamy trzy płaszczyzny, w których się walczy w fightingu. Mamy i uderzenia, i obalenia, i parter. W wazie jest tylko parter, znowu duo. To jest dyscyplina pokazowa, tak jak w karate kata. Stadion Wrocław, na którym jesteśmy, był areną otwarcia The World Games 2017 we Wrocławiu. Jak wspomina Pan Światowe Igrzyska Sportowe we Wrocławiu? No, powiem, że to jedna z lepszych imprez, na jakich byłem, a na pewno jedna z większych, o ile nie największa, na jakich byłem w ogóle w swoim życiu. Mieliśmy wysokie oczekiwania, chcieliśmy powtórzyć sukces, który jiu-jitsu na wcześniejszych Igrzyskach World Games zdobyło. Udało się, nawet udało się przebić. Bardzo fajnie, żeśmy wypadli na tle tak samo innych dyscyplin, bo nazbieraliśmy sporo tych medali. Ja jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy. Jak wygląda szkolenie w jiu-jitsu? Jak prezentuje się kadra narodowa? Mamy świetnych szkoleniowców i myślę, że chyba najlepszych na świecie. Mamy Marcina Dudka, który jest bardzo dobrym trenerem i jego klub odnosi tak samo zawodnicy z jego klubu spektakularne sukcesy. Mamy Bagiego, Piotrka Bagińskiego, który jest legendą nie tylko jako trener, ale jako zawodnik wiele, wiele lat na macie. Obecnie tak samo jest. Startuje, jeździ z nami, jest trenerem i jest zawodnikiem. Byliśmy troszeczkę zdziwieni, jak żeśmy wylądowali w Tajlandii i na lotnisku podeszli do niego zawodnicy i autografy chcieli. No to jest coś niesamowitego. A poza Piotrem Bagińskim, jakie jeszcze gwiazdy mamy w reprezentacji? Zawodników, no to mamy Jędrzeja Loskę, mamy Maćka Poloka, mamy świetne dziewczyny, tak jak Martyna Bierońska, mamy Karolinę Zawodnik, Maćka Kozaka, mnóstwo, naprawdę praktycznie w każdej wadze mamy dość mocno obstawioną zawodnikami. Jak tegoroczne starty, jakie plany na najbliższy czas? Jesteśmy po Mistrzostwach Europy, które myśmy organizowali. Wzięliśmy na siebie trud zorganizowania tych mistrzostw. Myślę, że mieliśmy bardzo wysoko postawioną poprzeczkę. Najpierw tu we Wrocławiu na hali Orbicie robiliśmy Mistrzostwa Świata, gdzie naszym partnerem było właśnie The World Games i później była impreza World Gamesu i obydwie imprezy. Bardzo wysoka poprzeczka, niesamowicie zrobione i od zaplecza. I ja miałem szczęście, że mogłem w tym wszystkim uczestniczyć jako współorganizator i się uczyłem. Patrzyłem, oglądałem, notowałem i naszym marzeniem było te Mistrzostwa Europy zrobić na podobnym poziomie, co były organizowane Mistrzostwa Świata tu we Wrocławiu. No i muszę powiedzieć, że udało się. Piękna arena, praktycznie tam są dwie. Jedna jest duża sala, druga jest taka mniejsza, tylko że ta mniejsza sala jest większa niż duże sale gdziekolwiek indziej. I wydaje mi się, że to jest sala zrobiona właśnie pod zawody sportów walki. Jest idealna, naprawdę świetna. I widownia tak samo, jest super wyszło w Gliwicach. Jak ktoś nie był, to nie żałuje. Jak Pan myśli, co jest właśnie tym magnesem, który przyciąga ludzi do trenowania sportu walki? No, różni są ludzie i naprawdę najróżniej, ja tak sam prowadzę klub i najróżniejsi ludzie przychodzą na matę. Dzieciaki mamy przeprowadzają, bo jedni twierdzą, że jedni mają ADHD i gonią i trudno sobie z nimi poradzić. Drudzy znowu są gdzieś tam troszeczkę więksi i rodzice chcą, żeby się troszeczkę więcej poruszali, żeby nabrali tej krzepy. Tak naprawdę nie ma reguły, czy szczupły, czy większy, czy młodszy, czy starszy. Jeżeli chodzi o sztuki walki, w każdym wieku można zacząć i świetnie się tym bawić. Dlaczego jesteśmy w tym dobrzy? Bo nasi zawodnicy tak naprawdę nie zarabiają pieniędzy.
Gdzieś tam jakieś dostają stypendium, gdzieś jakieś pieniążki za medal, ale tak naprawdę robią to z miłości i z pasji. U nas jest zupełnie inny budżet niż powiedzmy tam w siatkówce czy w piłce nożnej i nasi zawodnicy, którzy są naszymi mistrzami, nieraz wielokrotnymi mistrzami świata, no niestety muszą też pracować i no tak jak Maciek Polok czy inni nasi mistrzowie, tak jak Bagi, tak jak SMS, oni są trenerami u siebie w klubach. No i w ten sposób zarabiają sobie pieniążki. Polski Związek Jiu-Jitsu, jakie ma najbliższe plany? To jest takie dobre pytanie, bo co roku chciałbym, żebyśmy znowu zostali najlepsi, chciałbym, żebyśmy znowu potwierdzili tą naszą jakość, bo nie, czasami łatwiej jest zostać mistrzem, niż potem utrzymać tą koronę. No. 3 lata z rzędu jesteśmy najlepsi na świecie. No, ja mówię, jak na World Gamesie zdobędziemy medale, jak będziemy najlepsi, to już chyba będzie dobrze, bo nie da się cały czas być na samym szczycie, więc mówię, kurde, wygrajmy ten World Games. Potem World Gamesie mówię, zróbmy to, jedźmy do tej Kolumbii, wygrajmy tą Kolumbię. Mówię, jak to już wygramy, mówię, to potem możemy poluzować pasa. Mówię. No ale tak, wygraliśmy tą Kolumbię i chciałbym, żebyśmy znowu byli najlepsi. W tej chwili stawiamy bardzo na szkolenie młodzieży, bo nasi seniorzy już niektórzy kończą karierę, gdzieś niektórzy już są niedaleko. Oczywiście są jeszcze bardzo dobrze i właśnie korzystamy z bogactwa ich doświadczenia i nauki i jak najwięcej stawiamy na młodzież, żeby ta nasza kadra nie było tak, że w jednym momencie sama, a za rok czy dwa jesteśmy bez żadnych czempionów, tak? Więc szukamy tych młodych talentów, na nich stawiamy. Co bym chciał? No chciałbym, żebyśmy byli cały czas najlepsi, no ale nie jest łatwo. Szkołę trenerską mamy, nie potrzebujemy trenerów z zagranicy. Nie, absolutnie, to nasi jeżdżą. Niedawno taka nasza bardzo dobra zawodniczka Jenka Price przygotowywała dziewczynę chyba z Iranu. Była i 2 czy 3 miesiące i tam prowadziła kadrę. I to nasi dostają propozycje, żeby innych uczyć, a nie. My nie ściągamy obcych trenerów. Nasza szkoła jest bardzo dobra. I jak Tomasz Knap trafił do jiu-jitsu? Zawsze w nim byłem. Ja odkąd pamiętam, zawsze byłem w jiu-jitsu. Ja od małego bąka chodziłem na boks, chodziłem na kickboxing, ćwiczyłem, trochę ćwiczyłem zapasów, a no, zostałem przy jiu-jitsu. No. Kocham też MMA. I jiu-jitsu i MMA to są bardzo pokrewne style. Jiu-jitsu jest takie troszeczkę bardziej dżentelmeńskie, MMA jest takie bardziej życiowe i takie bardziej troszeczkę, że tak powiem, inne, nie? Ale to są moje 2 style, które kocham, które ćwiczę, które... z którymi zawsze byłem. Tyle przyszliśmy, że mnie nic nie zdziwi. Mam wilczy bilet, kiedy milczysz tyle czasu i stres jak bilet z tonu szajsu leć. Niech miasta spłoną albo niech zatoną. Brak mi tchu, ale ruszam znów za tobą. Chociaż w uszach szum to znowu. Wciskam gaz w podłogę nogą i chyba już nie jestem sobą znowu, bo moje serce pęka z obu stron. Moje mięśnie puchną, zmieniam dzisiaj w jutro. Wbieram w sobie siłę, uwierz, mam nadludzką. Ha! Ha! Zazwyczaj ciężko oddycha się. Na co gdzieś tam nad sobą rozmywam powietrze obok mnie ona strukturami, falami ciepło jak dynamit. Zaginam czas o przestrzeń, zapamiętam to miejsce. Moment na wyjście błąd nie zatrzymał mnie nic i nikt więcej. Cięcie, chwytam energię w ręce, dzielę na miasta. Ciśnienie wzrasta razem ze mną, spada gdy nie ma nas.
do końca na presji masz cisnąć. Nie ma nas. No fighting, no to nie ma.